dobrze, zebraliśmy support przed występem Kamola. Teraz gwiazda może się pojawić. Zapraszamy na scenę. Reflektory na środkowy mikrofon. Reflektory. Prosimy. Ten koncert też jest... Spójrzcie, tak wygląda gwiazda. Jakie prawa by się tak wygląda człowiek, który wyjeżdża do Irlandii. Za chlebem i masłem do chleba. Kamol, skoro już tu jesteś, to może jakąś bombę wyślesz, co ty na to? Tak, jakiś spierdol. Ja potrzebam, nie jestem już. Dymi tylko w kąt. Trochę za mało wypiłem. Ale z tą brodą ta liba lepiej wyglądałaś. Nie potrzebnie ją zgoliłeś. Ale rozumiemy, nie wpuściliby cię na wyspę.
następna pocztówka, tym razem za Szczyrku. Świętego Szczyrku. Ślizgamy po jego życiu. To teraz piosenka na zamówienie. Na zamówienie, panie Katarek. Kamol chodził kiedyś do szkoły, a w tej szkole mieli hymn. Z tego co wiem, to nie był tylko hymn mojej szkoły, więc może ktoś z was rozpozna. Ale właśnie, powiedz coś o tym zamówieniu publicznym, bo był przetarg i wygraliśmy. Pan Roman do nas napisał, on powiedział, że skoro piszemy piosenki o Polsce, o krakowskiej gołębie, patriotycznie, że o wódce Sufleja też śpiewamy, o Szczynku, to może byśmy napisali coś ogólnie o Polsce. No i jesteśmy trochę leniami, więc nic nie napisaliśmy. Więc zapożyczyliśmy tekst, no a muzykę już... Słyszycie muzykę. Tekst nie będzie.
troszeczkę po niemiecku będzie teraz. Po polsku było, troszeczkę po niemiecku, po holendersku. I dalej nacjonalistycznie. Jak ktoś potrafi krzyczeć oj, oj, to możecie się włączyć. To się trochę poruszacie, co? Teraz nie jest widać, z mego okna mnie ją.
świetnie. Słuchajcie, nasz bohater na moment wszedł ze sceny, więc ja powiem jeszcze o nim jedno. Oprócz tego, że podróżuje, to jest również niezłym kucharzem. Za chwilę uważy nam rosół, tutaj uwaga, rosół będzie z ryby. Taki nowy kulinarny. Zakryty tutaj przez kolumny, nieśmiały, cichy, spokojny.
spokojnie. Łukasz Orszak, akordeon.